Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, zwrócimy sobie uwagę w bardzo krótki sposób na to, na co protestantyzm nie chce zwrócić uwagi, bo się boi, bo pokazuje to ewidentną hipokryzję i przekłamanie protestantyzmu. Jedno głoszą, drugie robią i to, co robią, przeczy temu, co głoszą i to, co głoszą, przeczy temu, co robią. A mianowicie, jeden jest pośrednik między Bogiem a człowiekiem, człowiek Chrystus Jezus, tak? Do przecinka. Później, czyli połowę zdania cytują, tak? No i potępiają tutaj protestanci doktrynę katolicką o tym, że święci wstawiają się za nami przed Bogiem, by nam wyjednywać łaski. No i że to jest herezja, bo jeden jest pośrednik, a my sobie, jak słuchaliśmy pastora Lewandowskiego, 10 tysięcy pośredników stworzyli. Więc pastorze Lewandowski, to głosicie. Dlaczego więc w protestantyzmie jeden się modli za drugiego? Dlaczego jest tam nakładanie rąk, modlitwa o łaskę uzdrowienia, prawda, o łaskę opętania, wyrzucenia złych duchów, przecież to w kościołach protestanckich jest. Dlaczego święty Paweł, ten, który pisze, że jest jeden pośrednik między Bogiem a człowiekiem, człowiek Chrystus Jezus, modli się za innych, modli się za nawrócenie innych? Przecież jest ten, który się modli za kogoś, jest pośrednikiem do Boga za drugą osobę. Więc dlaczego święty Paweł czyni z siebie pośrednika do Boga za innych, za innych, prosząc Boga o ich nawrócenie, bądź o ich duchowy wzrost? Przecież powinno być: słuchajcie, nie módlcie się za mnie, bo ja się zwracam bezpośrednio do Chrystusa, wy się nie módlcie za nikogo, bo jeden jest pośrednik i nikt nie może pośredniczyć, tak? Przed Bogiem za innym człowiekiem, bo jest tylko Chrystus Jezus pośrednik, tak? Więc to głoszą. Podczas ten sam pastor później idzie i nakłada ręce i prosi o łaskę uzdrowienia dla innej osoby. Więc jedno gada, właśnie to, co uderza w Kościół, żeby uderzyć w Kościół katolicki, wychodzi z kaplicy i praktykuje coś, co przeczy temu, co 10 minut wcześniej powiedział. W Kościele rzymskokatolickim nie ma takiego rozdwojenia, bo głosimy, że możemy się modlić jeden za drugiego, bo my właściwie rozumiemy, o co chodzi w tekście o jedynym pośredniku. Dlaczego? Dlatego, bo my patrzymy na całe zdanie, a nie na pół zdania do przecinka, jak wy. Tak? Poza tym święty Paweł pisze, i to jest też w wersjach protestanckich, że znosi trudy dla pociechy i zbawienia Izraela. Więc jak to? Koryntian, tak? Dla zbawienia waszego znosi trudy i pocieszenia. No to co? Święty Paweł znosi trudy dla zbawienia, to co? A ofiara Chrystusa była niedoskonała? Czyżby święty Paweł uwłaczał tutaj ofierze Chrystusa, bo musi znosić trudy dla zbawienia Koryntian? Czyżby ofiara Chrystusa była niedoskonała, bo Kolosan dopełnia cierpień Chrystusa dla dobra Kościoła? Czyżby święty Juda apostoł też uważał ofiarę Chrystusa za niedoskonałą, który pisze w wierszu 22: dla jednych miejcie litość, dla tych, którzy mają wątpliwości, 23, ratujcie ich, wyrywając z ognia, dla drugich zaś miejcie litość z obawą, mając w nienawiści nawet chiton zbrukany przez ciało. Dlaczego święty Juda nakazuje adresatom swojego listu ratować ich, wyrywając z ognia? To co, to Chrystus za słabo uratował, za słabo wyrwał z ognia? Bo przecież wiadomo, że jeżeli jest tutaj mowa o ogniu, no to chodzi o głównie o potępienie, tak? No bo święty Paweł wspomina o ogniu czyśćcowym, tak? O ocaleniu jakby przez ogień, tak? No ale tutaj mamy być ratowani od ognia. To zaraz to wyrywaniu od ognia, to co, Chrystus nie dorwał ich, tak? To Chrystus wyrwał trochę, teraz my musimy dorywać troszeczkę to, co, czego Chrystus nie dopełnił. Czy święty Juda uważa ofiarę Chrystusa tutaj za niedoskonałą? No nie, no to jest to, co sekciarstwo protestanckie nie rozumie, że Chrystus złożył doskonałą ofiarę, wyjednał zbawienie wszystkim ludziom. Zresztą zobaczmy, ten tekst, który chyba zwracaliśmy sobie na to uwagę w ostatnim nagraniu, to sobie zwrócimy jeszcze raz, nie? Bo sekciarze głoszą, przynajmniej część, że Chrystus nie oddał życia za wszystkich ludzi, nie? Tylko że oddał życie tam za wybranych, nie?
No to tutaj wiersz piąty, albowiem jeden jest Bóg, jeden jest też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, tak? O, widzicie, i na tym był na połowie zdania. Bo wiersz szósty jest, tak, ale jest przecinek i tego, co jest za przecinkiem, nie cytują. Który wydał siebie samego na okup za wszystkich, jako świadectwo we właściwym czasie. A więc jest tutaj uniwersalne zbawienie. Za wszystkich wydał siebie za okup. Za wszystkich. No, teraz trzeba zdefiniować według sekciarzy, co to znaczy za wszystkich. Czy za wszystkich wszystkich, czy za takich wszystkich, którzy są wszystkimi spośród wszystkich. O, no bo to takie szpagaty głoszą protestanci, tak? A więc za wszystkich za okup wydał się Chrystus, tak? I właśnie, żeby ta łaska zbawienia dotarła właśnie do ludzi, do grzesznych, potrzebujemy współcierpienia. Ono dociera przez innych, właśnie przez współcierpienie nasze, dzięki któremu inni grzesznicy mogą przyjąć łaskę zbawienia. I o tym pisze święty Paweł, że cierpi dla zbawienia Koryntian, o tym pisze właśnie, do tego zachęca święty apostoł Juda, żeby ratować ich, wyrywając z ognia, tak? No właśnie, więc sekciarze drodzy, jak to jest, że modlicie się jeden za drugiego, czyli pośredniczycie, bo jeżeli się za kogoś modlicie, to jesteście pośrednikami, tak? A później wychodzi się, jeden jest pośrednik. No tak, jeden jest pośrednik, to zakazane powinno być według waszej logiki, modlitwa jeden za drugiego u was. No i jak to jest, że święty Paweł pisze, uwaga, protestancki przekład. To nie jest, że będziecie tutaj teraz fikać koziołki, oż zakłamany, tysiąclatka. Nie, to jest protestancki przekład. UBG. To jest tam warszawska, nie? Że jest o zbawienie. Czyli co? O, święty Paweł jest zbawicielem, takie durnowate pytania. Wy macie to odpowiadać, a nie pytać mnie. Wy macie odpowiadać, co święty Paweł ma tutaj na myśli. Nie ja. Ja wam pokazuję, że święty Paweł cierpi dla zbawienia po katolicku, a nie po sekciarsku. I teraz wy macie zrobić ze świętego Pawła, który cierpi dla zbawienia Koryntian, sekciarza. Pozdrawiam.